I can't go back to you, my friend. Don't even ask. Gdyby mi lagowało, ja wyjdę z Discorda wtedy. Nie wiem, czy Discord tego nie robi. Dobra, dobra. Witajcie, moi drodzy, w ten jesienny wieczorek. World Tour przez M+. Lecimy sobie dalej, kolejny materiał. Tym razem Arakara, 10 poziom. Robimy sobie w czasie, na szczęście udało się. Dzięki wielkie Atmosowi za wsparcie tutaj, podhealowanie. Ja będę leciał z balansem. Zapraszam was na materiał. Już na początku graliśmy się z tankiem, że nie będziemy tutaj jakoś hardkorowo pulować do pierwszego pająka. Już wszedł też Fortify i Tyranical razem, więc stwierdziliśmy, że tarady mogą być za mocno. I zaraz tu przy schodach snukowaliśmy sobie pierwsze adziki, jak widzicie. Generalnie jest to taki bardziej safe path, ale generalnie tutaj jest timer bardzo dobry, więc nie ma co się śpieszyć. Pierwsze adziki, które warto tutaj wspomnieć, oczywiście są te wiszące pająki. One walą frontala i zostawiają plameczki pod dupką, czyli to, co będzie robił boss. To trzeba zwrócić po prostu uwagę, nie wchodźcie frontala, nic poza tym to się nie dzieje, trzeba oczywiście przeżywać. No i po zabiciu tych trzech pająków przechodzimy na bossa pierwszego. Generalnie pamiętajcie, żeby wyczyścić całą platformę, bo będziecie potrzebowali tu troszkę więcej miejsca, zwłaszcza na takim wyższym poziomie. Troszeczkę to trwa, zabijanie tego bossa, więc... Co tu się dzieje ciekawego? No oczywiście musicie zabijać jak najszybciej ady, musicie jak najszybciej tak naprawdę... Unikać trzeba wszystkich po prostu plamek, one one-shotują, więc tutaj absolutnie nie ma tego i też nie rozsiewajcie tych plam po prostu nie wiadomo gdzie, tylko lekko, krok po kroku, no i zabijacie, ale fokus na adę generalnie, to jest najważniej. No tak, to repeat, to samo się powtarza w kółeczko, więc to jest prosty boss, nie ma jakiegoś takiego hardkorowego wpierdzielu, nie ma takiego super mega damage'u, który po prostu może powalić healera, jest generalnie konstant wykonywanie mechaniki i tyle. Arakara to oczywiście jest tierowy dungeon, czyli bardzo prosty, więc tutaj na pewno nie będę wam rozpisywał się o tych kolejnych pakach, po prostu je nukujecie. Tam jeden, dwa moby do przerywania są. Generalnie tank zbiera praktycznie tutaj pół dungeonu i ładujecie wszystko, co się da na odpałkach i jazda do przodu. No i po przybiciu się przez te wszystkie ady, śmieszne, nudne, wbijamy się na bossa, bossik drugi. Generalnie mamy tutaj takiego anuberkana robaczka, który generalnie kastuje sobie frontala. Musimy unikać tego frontala oczywiście, co jakiś czas kasuje też sobie szarże. Tam szarże też można zdodżować, ja na przykład ta miśka to ją przyjmuję delikatnie, ona w ogóle nawet nie zadaje mi za dużo damage'u, więc klasy, które mają jakieś przeżywanki bez problemu też to mogą przejąć, przynajmniej na takich niskich kluczach jak ta dziesiątka. Po chwili zaczyna się faza druga, gdzie nasze kółeczko się zawęża, tank powinien tankować naszego bossa z prawej strony tego kółeczka, bo kółeczko przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara zawsze, więc stajecie po lewej stronie krawędzi tego kółeczka i zawsze jesteście bezpieczni od frontala. Generalnie dość spokojna faza, tutaj tylko healer musi odleczyć tego swarma i to tyle, właściwie koniec bossa, lecimy dalej. A po chwili już lądujemy za kolejnych, praktycznie ostatnich już pakach. Tutaj będzie jedna gościówka do przerywania i oczywiście tam masa ptaszków. Generalnie nic się nie dzieje znowu. Znowu będzie ewentualnie potem będzie jeden żuszek, który będzie jeszcze kastował sobie taki jakby burst damage. On się stakuje 10% damage'u co stack więcej, więc trzeba go dosyć szybko ubić, ale nawet zauważyłem, że tej dziesiątce przy 5 stackach, przy 50% damage'u to tak naprawdę zadaje około 50% HP damage'u, więc nie jest to jakiś straszny szalony. W ogóle w całym tym dungu nie ma takich szalonych damage, ani bossy, ani to ady nie robią nic takiego szalonego. Idziemy tym sposobem, bardzo szybko dolatujemy do bossa numer 3. Jakie tu ciekawe rzeczy się dzieją? Dzieje się to, że z boków tego bossa wychodzą takie malutkie adziki, które są na one hita. Zbijacie je czymkolwiek, po czym one zostawiają taką niebieską plamę. W tą niebieską flamę jest bardzo ważna, bo w interfazie będziecie musieli w nią wejść, żeby dostać ruta, żeby przeżyć jakby ten interfazowy AOE damage. I to jest bardzo ważne, żebyście te plamy jakby kontrolowali, gdzie one są. Przebijąc tego bossa mieli na uwadze to, że ta plama gdzieś musi być w pobliżu was, żebyście też nie zabrali tej plamy komuś, kto gdzieś na przykład stoi przy niej już i czeka na tą interfazę. Dodatkowo uważacie na poison, najczęściej jak go dostajecie, użycie jakiegoś cooldownu małego na przeżywajkę, miejcie pod ręką gdzieś jakiegoś HS-a. Ile oczywiście to odleczy. Pamiętajcie, że też po rucie wyjdzie z tego taki adzik, który będzie za wami sobie chodził, na was będzie sfiksowany, więc starajcie się gdzieś tam go kliwem może dobić, jakby się udało. No i tak naprawdę to jest tyle. Cała walka polega na tym samym w kółko. Nie ma tu też żadnego burzy meczu, nie ma tu żadnych takich, nie wiem, zabójczych mechanik, więc
prostu healer sobie leczy, DPS-y sobie biją i zabijacie bossa. Taka to jest dziesiąteczka Arakara. Bilnek, pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki. Jedziemy z tym Watchurem. Pozdrawiam i do nexta.